W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana. Spraw Boże w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Gloria in excelsis Deo.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie. Rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto Słowo Boże. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy. Jesteś dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię. Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże. Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. Gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa,
a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział, tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Już drugą niedzielę słuchamy, jak Pan Jezus naucza w przypowieściach, wykorzystując obrazy z sytuacji, doświadczenia codziennego życia ludzi do tego, by pokazywać prawdy nadprzyrodzone o Królestwie Bożym, o działaniu łaski Bożej w ludzkich sercach. I tak dzisiaj przypowieść o chwaście i jej wyjaśnienie pokazuje, że we wspólnocie ludu Bożego są różni ludzie, wartościowi i tacy, którzy mają wiele na sumieniu. Nieraz są też tacy, którzy na zewnątrz pokazują dobro, a w sercu żywią złe myśli. Ich postępowanie także nie odpowiada temu, co wyznają i głoszą. Ale do czasu Pan Bóg toleruje taką sytuację. Przy końcu świata każdy zostanie osądzony. Często chcielibyśmy, jak ci słudzy, już teraz pozbyć się tych, którzy wydają się nam niewłaściwymi chrześcijanami, czy w ogóle nieuczciwymi ludźmi. Niektórzy rzeczywiście dopuszczają się nawet zbrodni. Oczywiście można stosować ludzką sprawiedliwość, dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju i karać rzeczywiste ludzkie przewinienia. Ale o tym, co jest w ludzkim sercu, wie tylko Pan Bóg. I człowiek nawet zły może się nawrócić, tak jak święty Paweł, Szaweł, przedstawiciel Sanhedrynu, prześladowca chrześcijan, stał się najbardziej gorliwym głosicielem Ewangelii. Pan Bóg wie, co jest w ludzkich sercach, natomiast nasze osądy mogą być błędne, tak jak słudzy mogli wziąć za chwast źdźbła pszenicy. Chodzi o konkretną roślinę, która na pewnym etapie rozwoju jest bardzo podobna do pszenicy.
I też nam może się wydawać, czy może rzeczywiście mogą nas denerwować słabości innych ludzi, może niezbyt wielkie, a nie dostrzegamy głębszej wartości, którą oni reprezentują. Dlatego trzeba zostawić wszystko Panu Bogu, który w swoim czasie każdego oceni, a na wszystkich patrzy z miłością, daje im szansę do życia i do poprawy tego, co nie odpowiada jego wymaganiu. Księga Mądrości uczy, że mamy właśnie naśladować jego postępowanie, miłować ludzi, pragnąć ich dobra, nawrócenia błądzących, a umocnienia w dobrym tych, którzy są wierni Bożym przykazaniom, postępują uczciwie, praktykują miłość bliźniego. Dwie inne krótkie przypowieści mówią o rozwoju Królestwa Bożego, tak jak małe ziarno gorczycy powoduje wzrost znacznej rośliny. Niewielka ilość kwasu chlebowego, drożdży powoduje, że cała duża ilość ciasta się przemienia. Można z niej wypiekać chleb czy inne ciasta. I tak może się nam wydawać, że Królestwo Boże, że Słowo Boże, nauczanie nie wydaje owoców. Często rodzice przeżywają, że ich dzieci odchodzą od wiary. Ale trzeba ufać, że może potem to Słowo Boże wyda w nich owoce, spowoduje błogosławione nawrócenie. Nieraz tak jest, że młodym się wydaje, że wszystko sami lepiej wiedzą od starszych, a potem, kiedy sami stają wobec różnych trudności życiowych, uznają te wartości, których nie chcieli początkowo przyjąć od swoich rodziców i wychowawców. Dlatego trzeba trwać w dobrym, starać się jak najlepiej wypełniać swoje zadania życiowe. Razem z Chrystusem iść przez życie, w Jego świetle oceniać sytuacje, w których się znajdziemy. Modlić się o coraz lepsze rozumienie Bożego Słowa, tak jak apostołowie prosili o wyjaśnienie przypowieści. Tak my korzystajmy z nauczania Kościoła. Wiele wartościowych opracowań jest też w internecie, w pismach katolickich, więc trzeba z tego korzystać. I modlić się gorąco. Święty Paweł uczy, że Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości, umożliwia nam zwracać się do Boga jako dzieci, do Ojca. On prowadzi nas Bożymi drogami, jeżeli nie stawiamy Mu przeszkód. Otrzymaliśmy Go na Chrzcie Świętym, mocni nas w sakramencie bierzmowania. I każde dobre postępowanie, dobry czyn, komunia święta, korzystanie z sakramentów powoduje, że coraz lepiej współdziałamy z Duchem Świętym. Więc prośmy gorąco o to, byśmy sami wzrastali w takiej postawie i by inni także otwierali się na Boże działanie. W tych dniach módlmy się też szczególnie, jak będzie w ogłoszeniach parafialnych za osoby starsze, Dzień Dziadka i Babci, będzie święto świętych Joachima i Anny, rodziców Matki Najświętszej, dziadków Pana Jezusa, żeby starsi ludzie spotykali się ze zrozumieniem, życzliwością i konkretną pomocą, by korzystano z ich doświadczenia i mądrości. Z kolei z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa modlimy się o bezpieczeństwo na drogach, by kierowcy, ale także przechodnie, odpowiedzialnie poruszali się tam, gdzie jest ruch uliczny. Jest okazja, żeby złożyć ofiarę. 1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr w ciągu roku na środki transportu dla misjonarzy. Korzystajmy z tej pomocy, świadczenia innym dobra i dziękczynienia za to dobro, które otrzymujemy od Pana Boga, które pozwala nam bezpiecznie poruszać się po drogach. Żeby nasze życie było
konsekwentnym pielgrzymowaniem, podążaniem do domu Ojca, dobrym wykorzystywaniem tych sytuacji, które mamy w tym życiu, by kiedyś móc cieszyć się wiecznym szczęściem z Chrystusem, Jego Matką i świętymi. Amen. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. Z miłością przeto przedstawmy Bogu nasze prośby.
Módlmy się za Kościół, aby mimo zła utwierdził Boże Królestwo na ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby nie poddawała się działaniu zła nadciągającego z daleka. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi samotnych, aby dobrzy ludzie umieli im ich samotność. Ciebie prosimy. Módlmy się za Marię i Stanisława Pieczko z okazji 60. rocznicy ślubu. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę. Dziękczynna z okazji 25. rocznicy małżeństwa Elżbiety i Aleksandra Lisowskich z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny i opiekę Matki Bożej. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Januszów z Rzeszowa. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Pauliny i Rafała oraz ich dzieci w kolejną rocznicę ślubu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych. Za świętej pamięci Eugeniusza Loska i syna Marka, świętej pamięci Edwarda Kupiec i żonę Marię, świętej pamięci Marię Lewandowską-Sokołowską, o radość płynącą z widzenia Boga dla świętej pamięci Urszuli, za świętej pamięci Annę Przewłocką i jej rodziców Stanisławy i Franciszka Dynak, świętej pamięci Henryka Drożdża, za świętej pamięci Benedykta Paca, żony Magdaleny i synów Stanisława, Józefa i Mariana, świętej pamięci Annę Kusina oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w 35. rocznicę urodzin dla Pawła. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy skutecznie wykorzeniali nasze wady. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, przyjmij łaskawie nasze modlitwy i wspomóż nas swoją łaską przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wakan z wakami i ku kurę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, ad rana z baka wiechenne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej piecher grzechymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany,
wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Anną, świętym Joachimem, świętym Krzysztofem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Thank you.
nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. Jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Twoje słowo, a będzie zdrowia. Thank you.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dzisiaj obchodzimy ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Tematem przewodnim jest tekst z Ewangelii Łukasza, miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie. Ponadto dzisiaj gościmy siostry mniszki benedyktynki z Sierpca. Po mszach świętych można będzie wesprzeć finansowo ich wysiłki oraz spotkać się z siostrami. Dziękujemy wszystkim za udział w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie polskich misjonarzy. Rozpoczyna się 24. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa, w ramach którego trwa akcja gromadzenia funduszy na zakup środków transportu dla misjonarzy pod hasłem 1 grosz za 1 kilometr. Każdy kierowca, motocyklista lub użytkownik innego pojazdu może wziąć w niej udział. Wystarczy policzyć przebyte w ciągu ostatniego roku kilometry i jako wdzięczność Panu Bogu za szczęśliwe podróże ofiarować zsumowane grosze jako wspomnianą wyżej pomoc dla misjonarzy. Można zrobić przelew na konto z tytułem darowizna pojazdy na misję lub w ramach zbiórki do puszki
Podczas wtorkowej wieczornej mszy świętej we wtorek, po wieczornej mszy świętej na dziedzińcu przed kościołem oraz na parkingu przy krzyżu zostaną poświęcone samochody. Centrum Kultury Podgórza i Fundacja Chronić Dobro serdecznie zapraszają na 49. tynieckie recitale organowe, podczas których można usłyszeć zarówno najsławniejsze dzieła repertuaru organowego, jak i utwory mniej znanych kompozytorów dawnych i współczesnych. Fundacja Chronić Dobro, działająca przy naszym opactwie, zaprasza na nową wystawę czasową Tynieckie skarby w rękach konserwatorów. Wystawa przedstawia pamiątki z trwających przeszło 70 lat prac konserwatorskich prowadzonych przez wykładowców krakowskiej ASP w Tynieckim klasztorze. Zapraszamy. W związku z nadchodzącymi Światowymi Dniami Młodzieży Duszpasterstwo Młodzieży KARP zachęca do zostawienia intencji, za które będą się modlić na spotkaniu w Lizbonie. Skrzynka na intencje będzie w kościele do 28 lipca. Informujemy, że kancelaria parafialna będzie nieczynna od 29 lipca do 8 sierpnia 2023 roku. Kontakt tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak pogrzeb. Za utrudnienia przepraszamy. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech Bóg Wszechmogący oddali od was wszelkie przeciwności i udzieli wam swoich darów. Amen. Niech otworzy wasze serca na swoje słowa i przygotuje was na nieprzemijające radości. Amen. Niech wam da poznać, co jest dobre i sprawiedliwe, abyście biegli drogą przykazań Bożych i stali się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.